Hejo, cześć, witajcie w chyba już ostatnim odcineczku Stellaris 3.1, w którym gramy w cudzysłowie Imperium sklonowanych krasnoludów, a tak naprawdę sklonowane krasnoludy służą już tutaj głównie tylko jako admiralicja tego państwa, które w tym momencie nazywa się Zjednoczone Galaktyczne Sektory. Jesteśmy również obrońcą galaktyki i ostatnio udało mi się popchnąć Unbidden. Jak widzicie, z tej części galaktyki, teraz będziemy to kontynuowali i zapewne już ich też zniszczymy. Natomiast ciekawostka, jak widzicie, parę lat minęło, chyba 7 dokładnie od momentu, kiedy skończyłem, pomimo że jak widzicie, nic tutaj nie robiłem tymi flotami za bardzo, a mianowicie postanowiłem zabawić się samą gospodarką. Zauważyłem, że różne planety mają dosyć sporą ilość klerków. Natomiast w tym momencie, jak widzicie, wszystkie absolutnie planety mają tych klerków wywalonych. I tutaj nauczę was bardzo ważnej lekcji zarządzania populacją. Ja wiem, że tam można populacją zarządzać, jakby to powiedzieć, roleplayowo i nie wiem, robić tam jakieś imperium niewolników, czy w ogóle coś takiego, ale klerkowie są totalnie do dupy. Każdy dobry gracz powinien wiedzieć, że się ich nie używa nigdy. A nawet jak się ma jakieś tam imperium handlowe, które daje plus jeden trade'u, czy nie pamiętam tam ile, do klerków, oni i tak nie są zbyt dobrzy. Oni i tak będą gorsi niż dosłownie każdy inny rodzaj pracy. Dają oni praktycznie jedynie handel i dwa amenitisy. Po co mi dwa amenitisy, jak mogę wziąć sobie tego entertainera, który daje 10 amenitisów na jednego popa? Po co mi 4 trade'u? Jak mogę zamiast tego zrobić tego? Jak on tam ma? Gdzie my mamy przykład takiego popa? O, technika, który daje, jak widzicie tutaj, dosyć sporo energii. No nawet nie dosyć sporo, bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż wychodzi później z handlu, z klerka. I jak widzicie, różnica w tym, co miałem wcześniej, a teraz mam, jest bardzo duża. Po pierwsze, zyskałem jakieś 1000 energii prawie. No dobra, nie 1000, chyba z 500. Ale kogo to obchodzi? Energia nie była problemem. Zyskałem po pierwsze 1400, prawie 1500 stopów. Nawet chyba 1600 w te 7 lat. Pomimo, że moja populacja zmieniła się może o 20 w tym czasie. Zyskałem chyba z 5000 łącznie technologii. Bo miałem tam chyba po 8000, jak widzicie teraz jest 9, 10, 9. Oczywiście dodałem do tego troszeczkę technologii powtarzalnych, więc ta energia to zapewne ją zyskałem bardziej powtarzalnymi technologiami niż przekładaniem popów. No ale nie ma powtarzalnych technologii do stopów ani do technologii, więc taka gigantyczna różnica stanowi o tym, jak bardzo beznadziejni są klerkowie. A w tym czasie zacznijmy już sobie atakować dalej Unbiddena. Dzisiaj przynajmniej będziemy chcieli wypchać go z tej części. Będziemy chcieli również pokonać to państwo. I dzięki temu będziemy mogli ostatnie zmiany w federacji wprowadzić, zostać permanentnym prezydentem i zbudować sobie flotę federacyjną i być może uda nam się zrobić trzecią armadę, chociaż być może ja mówię, a tak naprawdę weźmiemy sobie jedną flotę stąd, powiedzmy, no nie wiem jaką, byle jaką, może flotę bez Tytana, o. I wrzucimy tutaj. I oto z pierwszej armady też zabierzemy jedną flotę. Mianowicie, powiedzmy, tą flotę z Tytanem. Chociaż nie, do ofens... Albo nieważne, przecież i tak ta flota będzie w jednej z armat ofensywnych, więc to nie ma znaczenia. Teraz muszę co jakiś czas też minerały kupywać przez to, że tyle więcej stopów zdobywam. Co to jest? Military Readiness Act? Wow, 750 tysięcy już mamy siły dyplomatycznej. Czyli tak, to jest armada numer 1. Poza tym, to jest Control 2. Chyba więcej już tych stacji nie będę tu zabierał. Tyle sobie zabrałem i tyle mi wystarczy. Tia. Można to olać. Natomiast tak, tu będziemy mieli trzy floty. Ale trzy floty to za mało. I zróbmy sobie następną flotę. A później jeszcze flotę federacyjną do tego dorzucimy. Czy mogę mieć w tym momencie więcej tytanów? Nie. Albo dobra, poczekajmy na możliwość dodania następnego tytana. Czyli na przykład ulepszymy dwa nowe kotwicowiska. I dopiero wtedy będziemy tworzyli następną flotę. A zapłacimy za to energią, którą ciągle będę tutaj boostował technologią. No i oczywiście tą energią, którą zyskałem tutaj ulepszając planety. Bo w tym momencie sporo nowych prac, techników czeka na zapełnienie. I nie będę już zapełniał tych beznadziejnych klerkowych prac. W tym momencie z wieloma technologiami powtarzalnymi zwiększającymi energię
taki technik produkuje pewnie ze 3 razy więcej kasy niż klerk, więc to już w ogóle z technologiami powtarzalnymi różnica pomiędzy klerkiem a wszystkimi innymi pracami jest jeszcze większa. Ale mam teraz więcej zapełnionych planet, bo na niektórych planetach były już tak naprawdę tylko prace klerka do zapełnienia, a tych prac klerka nie chcę zapełniać. No właśnie, to tutaj mi zasejwowało na przykład chyba 5 miesięcy researchu, to już 21 miesięcy z tego co pamiętam kosztowała ta technologia ostatnio. No i tak naprawdę różnica między dobrze zarządzanym państwem, powiedzmy 3000 populacji, a bardzo źle zarządzanym państwem z 3000 populacji jest gigantyczna. Ja bym mógł spokojnie mieć 1/5 tego technologii, mógłbym mieć 2 tysiące na przykład, 6 tysięcy technologii ledwo, mam prawie 30 tysięcy. Widziałem już nieraz ludzi na YouTubie, czy nie na YouTubie, którzy mieli imperia z dużą populacją na tym patchu, tak na tym patchu, nie to, że jakieś tam 10 patchy wstecz, gdzie praca produkowała znacznie mniej zasobów, tylko na tym patchu, którzy mieli z taką ilością populacji jakieś 6 tysięcy technologii i 500 stali, co ja gadam, stali? Stopów. Zapewne mieli z 1 000 000 000 klerków na każdej planecie i jeszcze mieli jakiś build, który był po prostu słaby. No cóż, chociaż ja się w sumie zastanawiam, jeszcze tam problem słabego builda to problem słabego builda. To się da obejść i nawet najsłabszym buildem da się te crashować i być znacznie potężniejszym, jeżeli się umiejętnie zarządza. Natomiast nawet najlepszym buildem można być beznadziejnym, jeżeli się nie umie grać. O, tutaj mamy 2 populacje z jakiegoś powodu. O, na Wisie są jeszcze... Jakim cudem są klerkowie jeszcze gdzieś? Ja patrzyłem absolutnie wszystkie planety. Wszędzie wywalałem tych klerków i nie mam pojęcia czemu, ale oni wrócili. O, tu jest 14 klerków. Wywalamy ich wszystkich i resetlujemy. Tutaj jest populacja do zresetlowania. Szukamy tego Wisu, czy jak się ta planeta nazywała. Tu jest. Czekaj, ja tego... Co jest? Nie no, z tego co widzę, większość tego sektora już sprawdzałem pod względem klerków, tylko jedynie ta jedna głupia planeta, jak widzicie, ona ma 92 populacji i ma mnóstwo klerków. To niestety w tym momencie kosztuje mnie wpływy, ale jako, że jestem kustodianem i nie mam co z wpływami robić, to jest to idealne. Teraz te habitaty na cokolwiek mi się przydadzą i światy pierścieniowe, kiedy mam tyle populacji do resetlowania. Kiedy nie chcę się topić w klerkach, którzy nic nie robią, albo no robią tyle, co nic, równie dobrze mogliby nic nie robić. Właściwie ekonomia Stellaris już od wielu patchy polegała na pozbywaniu się klerków. Jedynie klerków, co mam, to tutaj. Mam ich całe mnóstwo na Ecumenopolis, na Font of Knowledge, bo tu ich było po prostu mnóstwo, ale zobaczcie, mamy 36 klerków do rozdysponowania. Ja ich w tym momencie wywalę już wszędzie, gdzie się da. Wystarczy mi na to wpływów, bo to jest po 10 wpływów na jednego. Powiedzmy, weźmy sobie, nie wiem, Habitable Section A. W ogóle uwielbiam, że stacje mieszkalne, które nazwałem w odcinku, w którym był włączony polski język, dalej są nazwane po polsku, bo to akurat jest nazwa i jej gra nie używa jako lokalizacji, tylko jako permanentną nazwę. Więc jak nazwę stację mieszkalną, nawet generyczną polską nazwą stacja mieszkalna i nazwa planety, to ona zostanie tam permanentnie. Możemy zbudować już 12 tytana, więc robimy nową flotę, dorzucamy tutaj pancernik zwykły i tytan numer, a nie wiem, tam dwójka niech będzie. Czekaj, co? Ja mogę dać więcej tytanów? A pewnie nie będę mógł go zbudować. Mogę go dodać do template'u, ale zbudować już go nie będę mógł. Nieważne. Zbudujmy całą flotę, sprzedajmy znowu stopy. I będziemy mieli tutaj 4 floty tymczasowo, ale myślę, że do samego niszczenia stacji to będzie spokojnie wystarczające. Ta flota będzie leciała tam, gdzie jest więcej flot przeciwnika, czyli na przykład tutaj. A trzecia armada będzie po prostu snajpiła systemy z daleka. Widzę, że tutaj jest Eldritch Horror. Co to jest Eldritch Horror? Przecież to jest zwykły Dimensional Horror. A nie, to nie jest zwykły Dimensional Horror. To jest dokładnie to samo, ale z innego eventu. Jak widzicie, system, jak do niego wszedłem, wybuchł. To jest taki eventure, jak się rozpracuje te archeologiczne miejsca, to pojawia się potwór i rozwala ci cały system. Więc
beka, że sztuczna inteligencja przypadkiem na niego wpadła. Gorzej dla nich. Gdzie mnie atakują? A tutaj wbiła flota. No niestety ja teraz te floty trzymam tutaj, więc one oberwą bardziej znacznie. O cholera. Oni musieli mnie zaatakować kil... Tak, dwie floty naraz mi tu wrzucili. Boże, ale ta armada numer któraś straciła więcej niż połowę statków. Okej. Ta. Zobaczcie, co tu się dzieje, jaka eksplozja floty. Popełniłem błąd. Powinienem był trzymać tą flotę tutaj, ale trzymałem ją tutaj, żeby szybciej mogła zareagować. No i niestety teraz ponad połowę jej straciłem, więc nie mogę się już bawić i muszę ją zostawić na środku teraz systemu, gdzie będzie bardziej ochronna. No i jednego lidera nawet straciłem, więc czas na 5 minut wybierania nowego lidera, bo szansa na to, że on będzie klonem, jest jak 1 do 27,5. Czyli, no, dosyć niewiele. O, ale tym razem trafił się bardzo szybko. Czyli genialnie. To nie zajmie mi jakoś specjalnie długo, żeby to odbudować. W tym momencie już 4000 stopów zyskuję. I zacząłem nawet energię na plus zyskiwać, jako że straciłem tyle floty. I mój naval cap nie jest już aż tak bardzo... A nie, ja nie chcę już administracji. Jak widzicie, administracji mam teraz prawie 3000. Przez to, że pozbyłem się klerków. Kolejna wojna? Aha! Druga rebelia sztucznej inteligencji. Po prostu super. To jest moje ulubione, kiedy sztuczne inteligencje, mówiłem wam to na początku serii, oni zawsze mają AI ustawione, prawe AI, jako niewolnicze. No i te sztuczne inteligencje prędzej czy później mają dość bycia niewolnikami, buntują się i niszczą im pół państwa, wypowiadając im wieloletnią wojnę. Natomiast ja nie jestem taki głupi i ja ustawiłem to natychmiast od razu na... pełne prawa, dzięki czemu oni mnie lubią i nigdy mi nie wypowiedzą buntu, bo właśnie najłatwiejszym sposobem pozbycia się tego buntu jest zaakceptowanie sztucznej inteligencji jako prawa. O cholera, kolejna flota tu wleciała. A i tylko część mojej floty... Nie, straciłem całą trzecią armadę, no co za... Rozwalcie chociaż ostatki te. Dobra. A teraz mogę zacząć kupywać stopy, bo zyskuję energię. Więc zróbmy to. Sprzedajmy sporo jakiegoś tam szajsu, którego i tak będę zyskiwał, więc mogę go sprzedać spokojnie. I kupmy sporo stopów, żeby troszeczkę szybciej to odbudować. Bo niestety teraz jestem stratny jakieś 300 tysięcy stopów. No cóż, ale jeżeli odbudowywanie tych flot zajmie mi za długo, to po prostu wam to wytnę, bo to jest obrzydliwie nudne i już znacie spokojnie ten proces. Tak naprawdę to tylko zmarnuje mi kolejną, nie wiem, pół godziny gry i tyle. I tak z nimi z łatwością wygrywam już w tym momencie. Ale jak oni odzyskają bramę L, no to będzie niefajnie, dlatego ja te floty tutaj muszę trzymać. Wow, 13 okrętów z 220 zostało. To wyszło mega słabo. A tutaj, a nie, tak, w tym miejscu traci się więcej pancerników. Czy tam nie pancerników. A przy okazji straciłem chyba 6 liderów, więc życzcie mi miłej zabawy z wybieraniem nowych przez godziny czasu. Po prostu czas się zanudzić na śmierć. No, udało się odbudować floty. Jak widzicie, tutaj mamy 260 w pierwszej armadzie, tak jak mieliśmy około. Tak, tędy nie mogę przelecieć. Więc muszę wracać się tutaj, ale przy okazji zabudowali Anbideni 3 systemy, to możemy im też zniszczyć w drodze powrotnej. I później zaatakujemy teraz tutaj. Armada numer 2 została całkowicie odbudowana i teraz stoi tutaj w obronie jak zawsze. I armada numer 3 w cudzysłowie powstała, mianowicie mamy tutaj 3 floty. Żadna z nich nie ma w sumie Tytana. Tak, żadna z nich nie ma Tytana po prostu. I jeszcze trochę pancerników gdzieś mi znikło, ale one powinny się pojawić, wtedy je usunę, bo ich nie potrzebuję. Ja jestem wielkim fanem usuwania pancerników, a później dla łatwizny klikania w przycisk i się pojawiają na nowo. Nie chce mi się ich pojedynczo rozdysponowywać. W ogóle jak widzę, że ktoś zamiast używać interfejsu floty i tutaj na przykład dopychać 10 nowych pancerników albo robić reinforce, to klika na stację i pojedynczo zaznacza, a tutaj zrobimy 5 krążowników, a tutaj 5 niszczycieli, to mi się umierać chce. Panie, jakie to musi być męczące i nudne. Znaczy, dla mnie by było, gdybym ja musiał tak robić, a
Więc wszystkim szczerze polecam, używajcie proszę tego. Interfejs tutaj menadżera floty jest genialny. I on po to jest, żeby go używać, a nie po to, żeby go olewać i robić wszystko manualnie. Wiem, że czasami są z nim problemy i potrafią stateczki, tak jak już mówiłem, zostać po prostu... Nie zostać dodanymi do floty, tylko gdzieś tam lewitować z powodów różnych, między innymi tego, że flota jest zbugowana i jest w niej tak naprawdę więcej statków niż pokazuje, więc nowe się nie mogą do niej wcisnąć. Nie ty pajęczarzu, ciebie chcę wywalić. Ale jednak te problemy są niczym w porównaniu do tego, jak bardzo przyjemne jest po prostu używanie tego zamiast potrzeby robienia tego manualnie. To jest kolejna z tych rzeczy, taka jak na przykład pozwalanie sztucznej inteligencji designować za ciebie typy plany okrętów. Jedna z tych rzeczy, których nigdy nie powinno się robić. Bo nie dość, że marnują czas, znaczy nie. Akurat autotemplaty nie marnują, tylko sejwują trochę czasu. Och, font of knowledge? A tutaj przylecieli śmieciarze, no kurde, wiedziałem, że w końcu i tu przylecą. Włączmy automatyczne technologie, bo już mi się nie chce jej wybierać. Jeszcze w Europce to jest w miarę normalnie zrobione, bo po prostu każda cecha ma mniej więcej takie same szanse na pojawienie się, więc jak chcecie lidera z dyscypliną, to lidera z dyscypliną nie jest wcale aż tak trudno zdobyć. Natomiast jak macie milion różnych gatunków w Stellaris, to szansa na to, że zdobędziecie ten gatunek, który chcecie, jest no dużo, dużo mniejsza zwykle, więc takie losowanie bardzo, bardzo szybko robi się cholernie nudne. W ogóle gdzie mnie teraz atakują? Tutaj? No pały zasra... Czemu moja flota się zatrzymała? Znowu ten problem z tymi stacjami. Boże... Niech mi ktoś pomoże, jak ja nienawidzę tego, że te floty stacje klikają zamiast kliknąć gwiazdę. Dobra, teraz wszystkie floty mają już liderów. Nice. Pomimo, że kilku głupio usunąłem, z powrotem ich mam. Dobra, zaatakujcie tą flotę. Okej, okay, jedna flota wleciała trochę wcześniej, to jest problem. A nie, nic nie straciłem, nice. Okej, okay, mamy te niepotrzebne pancerniki. Możemy się ich pozbyć. Tutaj głównie są. Uwielbiam, że one się pojawiają koło planet, a nie koło stacji, co jest trochę dziwne. No ale niech będzie. Hell yeah, znowu chcą zamknąć migrację. Tylko tak, ja mogę się na to nie zgodzić i mógłbym mieć to w dupie i nie byłoby więcej spamu. Problem jest z tym, że jeżeli ja chcę ten piąty poziom uzyskać, chociaż... Nie. To nie robi nam różnicy. Lol, nie pozwolę wam spamić i tyle. Bawcie się dobrze. I zróbmy wreszcie bramę w tym systemie tutaj z... Żeby oni tędy nie przylatywali tak łatwo, żebym mógł szybciej zareagować. Właśnie, da, widzę, że trzeba jak raz na jakiś czas jednak tymi planetami się zająć. Ale w sumie tylko kilkoma. Więc to żaden problem. KGW, sztuczna inteligencja spamiła tym głosowaniem tak już z 10 razy, ale to i tak jest znacznie lepsza alternatywa. I tak, wehementi mają tutaj chyba jedną, jedyną swoją bramę. Więc wskoczymy tutaj drugą armadą. Zapominam, która jest która, bo mam drugą pod trójką. Dobra, rozwalona. Teraz możecie wracać do obrony. Czy jestem teraz w stanie zaatakować ich portal? Jestem, nice. Ale widzicie, zobaczcie ile ten portal ma HP. Jakieś 4 miliony pancerza czy coś takiego. Juggernauta przekierowałem tutaj, żeby podbijał systemy. Armia już tutaj jest, jak widzicie. Odbijamy planety dla naszego sojusznika i pokonamy tą rebelię sztucznej inteligencji. I dodatkowo trzecia armada składająca się z ledwo trzech flot tutaj jest, żeby niszczyć pojedyncze systemy Anbidenu, w których nie ma żadnych flot. Czyli służy mi do walki, gdzie nie ma za dużego zagrożenia. Tu są ostatnie systemy Wehementa w sumie. Ta Juggernaut w spokoju i spokojnie sam jest w stanie sobie poradzić z tymi bardzo, bardzo słabymi stacjami, które inne sztuczne inteligencje mają. Tylko trochę mu to zajmie.
Mieliśmy ze dwa wybory już od tamtego czasu. Jak widzicie, Endek ciągle rządzi. Praktycznie chyba nie ma mu nikt. Nie ma mu kto zagrozić. Podczas tego kryzysu ciągle go wybierają i nie widzą najwyraźniej żadnej alternatywy. Mieszkańcy. Aha. W Belmie pojawiła się nowa flota. Kto by się spodziewał? Po raz milionowy. Czy ona bombarduje w tym momencie? Chyba tak. Nie. Ona stoi i nic nie robi. Dziwny to system. W tym Belmie te sztuczne inteligencje bardzo lubią stać i nic nie robić. A właśnie. Znowu planetami trzeba się pozajmować. Wreszcie te światy pierścieniowe jakąkolwiek populację dostają. A nie, przecież tutaj mogę coś zbudować po prostu. Po co mam przenosić populację, jak wystarczy, że coś tam zbuduję? To ja mam jakieś nowe planety? A rzeczywiście, jakim cudem one nie dostały się do tego państwa? Podkradliśmy moim sojusznikom planety. Skoro tak, dajmy tu gubernatora byle jakiego. A to nawet dwa różne systemy ja zyskałem. Wow, tu i tu i nie. Tutaj i tutaj. Chociaż to jest moja stacja, ja też ten system zdobędę. Ej, co za bzdura okrutna. No nic, będę miał tu parę systemów. Dalej tu są w tym Belmie, proszę. Albo już nie, już ich nie ma, już polecieli sobie. W ogóle widzę, że tutaj sporo flot sojuszników jest. Malusieńkich, ale jednak są. Oni lubią, jak widzicie, mieć 20 tysięcy flot po 5 statków, które nie są w stanie nic zrobić, te floty. Ale co tam, i takie będą mieli w ilości gigantycznej. Czyli tak, tutaj mamy stacje, które zdowngrade'uję. Poza jedną. Albo nie, już zdowngrade'owałem. W ogóle my tu mamy, a nie, mega shipyard zbudowałem, ale dostał go mój sojusznik, więc nie będziemy mieli następnego mega shipyardu. Ale to mnie nie obchodzi. W ogóle ile tu pancerników się zbudowało po prostu i nic się z nimi nie dzieje. A i nawet Tytan jeden został zbudowany. Wywalmy tą flotę. Wywalmy Tytana z tej floty, skoro tu jest 28 pancerników. Tutaj możemy dodać Tytana. Ważne jest to, że zabierzmy statek konstrukcyjny jak najszybciej tutaj i zbudujmy tu bramę. Czemu? Bo mogę. Skoro to jest teraz mój teren i zajmijmy parę systemów, które są tu w pobliżu. A i widzę, że nawet bezpieczna droga już jest z mojego państwa tutaj. A dobra, myślałem, że ten system będzie permanentnie jako unbidenowy, nie wiedzieć czemu. 67 populacji. Zresetlujmy jej sporo na te moje światy pierścieniowe. Wow, zostaliście uratowani, to dostaniecie ekskluzywne miejsca na światach pierścieniowych nowo co zbudowanych. Od razu przeterraformujmy to też na Gaję. To jest habitat. Zróbmy tutaj jeszcze parę rzeczy. Kryształy i to. Aj, powiększcie ten habitat. A to jest zwykła planeta. Tu też zresetlujmy parę populacji. No dobra, tutaj też zaatakowałem z drugiej strony. Praktycznie atakuję teraz wszystkim, co mam. Nic nie zostawiłem na obronie, bo już tego nie potrzebuję. I jedna grupa flot czatuje przy portalu. Wszystko, co się tu pojawi, oczywiście umrze. No właśnie. Natomiast mam jeszcze grupę flot tutaj jedną gdzieś. Ja. Razem z Juggernautem. I tutaj jedną. W tym momencie pomagam sojusznikom pozbyć się drugiego buntu maszyn. Właśnie. Jak się go pozbędę, to mógłbym wprowadzić Strongest? Mógłbym. Oni nie będą mogli nic z tym zrobić, bo wprowadzili głosowanie dyplomatyczne, a dyplomacją ja ich mogę wszystkich naraz przegłosować. Więc miłej zabawy życzę wam, sztucznej inteligencji. Chociaż z drugiej strony ja nie zamierzam im robić nic złego, więc oni dużo na tym nie tracą. Tutaj się jakieś floty pojawiły. Miejmy nadzieję, że za daleko nie zalecą. To są wehementi zieloni i to też jest wehement. Okej. Wehement już nie istnieje od dłuższego czasu. Ale widzę, że parę flot mu się zachowało. Fantastycznie, druga rebelia sztucznej inteligencji przestała istnieć. I teraz możemy wprowadzić prawo Strongest. No i haha, wy nic nie możecie zrobić.
Bo to ja tutaj głosuję teraz w federacji tylko. No, ale niestety czekamy, aż te pały skończą swoją kadencję, czyli dopiero za 20 lat będę mógł być liderem. No co za bzdura. Wow, oni nie są aż tacy głupi, chcą mnie skakować. Mianowicie chcą zmienić prawo tak, żeby można było nowego lidera zmienić wtedy tylko, kiedy dołączy jakiś nowy członek. A że nowy członek nie dołączy pewnie nigdy. No bo coś mi się wydaje, że Tarbajtowie w życiu nie dołączą. A nikt inny nie może dołączyć, więc no... Nie ma szans na nowego członka. Ale nie. Nie będziecie sobie tak ze mną robili. Właściwie to nawet nie możecie, bo jesteście po prostu za słabi dyplomatycznie na to wygałgany. O! Zlokalizowałem dwie ostatnie kotwice. Jedna znajduje się tutaj, od razu wysłałem flotę. A druga gdzieś tutaj, zresztą wystarczy kliknąć czwartą flotę. Tak, jest tutaj. Jak je zniszczymy? Zniszczymy również portal. No i jak zniszczymy portal, tak naprawdę kryzys będzie oficjalnie martwy. Więc jedyne co można zrobić, to przesunąć sobie galaktykę mniej więcej tak. Wyłączyć HUD, włączyć sztuczną inteligencję. I zobaczyć, jak sztuczna inteligencja przez następny miliard lat sama niszczy te wszystkie systemy Unbiddenowe. Ciekawe, czy może się zdecyduje na utworzenie Imperium czy coś. Jeszcze tylko kilka dni, floty wchodzą do ostatniego systemu z ostatnią kotwicą i za chwilę portal powinien przestać istnieć. No, kotwica troszeczkę więcej wymaga w tej bitwie. Ale to nie ma znaczenia, moje Naval Cup się już nie liczy. Dlatego, że trzeci i ostatni portal został zniszczony. Kryzys pokonany, nie może już spełnić stacji, a my dostajemy nowy relikt, który jest chyba zrobiony dla multiplayera, bo w tym momencie mi się już do niczego nie przyda. Chociaż może na powiedzieć, że się przyda w single playerze, jeżeli gracie na niskim poziomie trudności kryzysu albo na przykład na jakimś StarTech AI. Wtedy jak pokonacie kryzys, zwykle dalej w galaktyce jest trochę silnych państw, no bo wiadomo, StarTech AI w połączeniu z wysokim poziomem trudności to naprawdę trzeba grać tak dobrze jak ja na tym playthrough, albo nawet lepiej, żeby ich pokonać. No tutaj mówię o StarTechu na Grand Admiralu. To już trzeba grać najlepiej jak się tylko da, żeby ich pokonać, bo oni w roku 2400 mają po pół milionowe floty, jakieś takie zwykłe państwa. Czy może niezwykłe, te najlepsze państwa, ale jednak pół miliona to chyba nawet ja nie miałem w 2400. A może miałem, już nie pamiętam szczerze. Wy pewnie pamiętacie to lepiej niż ja. Więc dobra, włączamy sztuczną inteligencję i zobaczmy, jak oni sobie sami poczyszczą tą galaktykę. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle, dosłownie nic się nie stało. Ile to już lat minęło? Nawet nie wiem, ale... Głupie sztuczne inteligencje absolutnie nic nie zrobiły. No orders, no orders, no orders. Mogę zobaczyć, jak wygląda wasz obserwer? Czy wy cokolwiek robicie z tymi flotami? Nie, absolutnie nic nie robią. To była strata czasu, ja wam pewnie to nawet wytnę, wam nie pokażę tego, bo to po prostu się nic nie stało. Dobra, wygraliśmy z Unbiddenem, ja tego czyścić i sprzątać nie będę, to po prostu byłaby kolejne pół godziny mojego czasu stracone na absolutnie nic. Teraz już mi wierzycie, że ich pokonałem? Coś jeszcze muszę zrobić, udowodnić? Nie ma tu już nic do roboty na tym save'ie. Znaczy, są te głupoty nudne i... No jestem już za potężny, żeby to miał jakikolwiek sens granie dalej. No i w ogóle uwielbiam, że jak gra sztuczna inteligencja, to jak widzicie, oni mają tak o 50% więcej technologii. No i dostają również tak z 50% więcej stopów przynajmniej. W ogóle jest tu napisane gdzieś, co dostają? Zabycie... A! Oni dostają w teorii 50% więcej tego i tego, ale w praktyce coś mi się wydaje, że oni rozwalili całą moją gospodarkę i przerobili ją na jakieś losowe gówno, więc... Nie, no na większości planet nie zrobili nic. Okej. No nieważne. Mam nadzieję, że ta seria wam się minimalnie chociaż podobała, bo mnie tak średnio. Mogła być dużo lepsza, następna będzie dużo lepsza. Powstanie pewnie za tydzień, natomiast już jutro chyba...
powróci mega kampania albo pojutrze dla tych, których to interesuje, czyli wcale nie tak dużej ilości niestety osób. No ale co tam? Cześć!